Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czesław Czechiński, witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout. Jesteśmy, no nie za daleko, zabiłem tylko te dwa potwory i postanowiłem kontynuować historię, bo jest tu jakiś przełącznik do włączania, my robimy jakie zadanie, by zapewne, a starego szukamy. No tak, widzowie, wiecie, to jest śmieszne, ja wchodzę, patrzę, tu się nagrywa. Mówię, co jest? Czemu się nagrywa, słuchajcie, a to się okazało, że nieproszony gość tu sprzątał i przypadkiem włączył nagrywanie, tam jest. A, czy piękne. Wisienka na torcie, autentycznie tego wszystkiego. Tego ja bardzo nie lubię takich rzeczy. A to akurat było zabawne. Kontynuujmy. Chociaż mam chyba ubrudzone okulary, to będę musiał sobie poradzić bez nich. I krzywe teraz. No to dziwnie wygląda. Dobra, aktywacja wlot do filtrów. Za pomocą tego panelu można prowadzić dodatkowe odczynniki filtrujące. No. O, coś się dodało, bo dodawało, poczekaj. Mam odsłuchać jakiś wpis numer 10, więc wyłączę oczywiście tego i zobaczymy. Najpierw wpis numer 8. Pure fantasy, even for someone of Braun's capability. Na stary chyba. It was nothing short of a miracle. A terraforming module capable of producing life from complete lifelessness. But not only was this thing a reality, it was actually distributed to several vaults to be used after an atomic war. Vault 101 was, sadly, not on that list. I did some digging and discovered Braun's name on the reservation list for a vault 112. I'm no slouch, but this man, he could have easily succeeded where I failed. Does his collected knowledge remain within the halls of Vault 112? Journals, holotapes, computer records, maybe even experiments. If I could gain access to just a fraction of Braun's genius, Project Purity would become a reality. Zupełnie nie słuchałem, co tylko końcówkę, że coś tam 102 i projekt stałby się tego. Kompletnie się zamyśliłem. Osobisty Even in wpis. Vault 101, my work on Project Purity never really stopped. Soon after we arrived, my nightly routine included sneaking into the restricted areas, searching for, I don't know, whatever I could find. It was a Vault-Tec facility, after all. The place was built with some of the most advanced technology this country had ever developed. Those excursions never turned up anything particularly useful. So, one night, after Stary a widzowie. handful of scotch, I broke into the overseer's office. It was easy enough to hack his console, gain access to the restricted files. Most of it was garbage. Propaganda, spy reports, just plain rambling bullshit, really. But there was one thing, one name that stood out amongst all the others. Dr. Stanislaus Braun. I knew of Stanisław? Braun's work, of course. He was a celebrity in his day. Vault-Tec's sorcerer scientist, leaving his peers in awe of his technological wizardry. But it was in Vault 101 that night in the overseer's office. I first learned of Braun's involvement in Vault-Tec's sociable preservation program and his work on something called GEC, the Garden of Eden creation kit. Tak. Ja, że nie można tego cofnąć tu, żebyś mógł się ustalać, a tak, żeby posłuchać jakiegoś fragmentu, musisz od nowa tego słuchać. Nie chce mi się, no, ale tak mniej więcej kumam. I'm off to Vault 112 to search for anything of Braun's that might help me get A to this jest thing nasza up and up and wolta? running. All I know is that it's west of some place called Evergreen Mills, and it's well Chyba hidden nie. in some sort of garage. But I'll find it. I have to. It's so close. But that's the story of Project Purity, isn't it? An eternity of almost theirs. Let's see if Braun has the missing puzzle piece. Okej. Czyli musimy dostać się do krypty 112. I mniej więcej dobrze zrozumiałem. Czyli czy to jest ta krypta, z której my przychodzimy? O kurwa, to nie jest ta krypta, z której my przychodzimy. O, jeszcze nie mogę.
I co robimy? Idziemy robić tę misję? Kurde, teraz mi ciężko powiedzieć, czy poboczne, czy tą fabularną robimy. Bo to jest, rozumiem, taka główna misja, powiedzmy. Coś takiego. Pamiątki. Nie wiem, w które drzwi nie wejdę, chyba i tak jest do dupy. Muszę się cofać. Rotunda. No to tu to widzę, to samo jest. No chyba z tam przeszedłem, nie? Nic. To byliśmy? A byliśmy. No dobra, to co? Idziemy chyba szukać starego znowu. Kurwa, co ja robię, ty? Gdzie muszę iść? Prosto i w prawo. Prosto. Prawo. Aha. A też jest kilka misji pobocznych. Tak nie za bardzo się przygotowałem. Czyli się. Myślałem, że będzie coś bardziej interesującego. Znaczy, nie żeby to było nieinteresującego, bo to jest główna część fabuły, więc nie pokazanie jej byłoby kompletnie skrajnym, no, kretynizmem. Bardzo dobrze, że zacząłem tutaj odcinek. To nie ma co gadać. Ale... O. Ale nie wiem, czy my chcemy iść tam robić tą misję. Kurde. Wydaje mi się nawet, że nie chcemy. Ale jest sporo rzeczy, które musimy zrobić. Na przykład możemy miejscowy klimat, możemy zbadać statek. Czemu by nie? Nie udało ci się jeszcze odkryć tego miejsca, ale jesteśmy kurewsko blisko właściwie. W najdalszym punkcie, wystarczy iść tam. Więc idziemy. To jest chyba tamten statek. Jakbym miał strzelać, to bym strzelał, że o ten statek chodzi. Nie wiem, co to jest za misja, nie ma też opisów tych misji, co mnie wyjątkowo też denerwuje zawsze. Jeżeli jest opis misji, to... no to ci się... A te mandaty to przypadkiem zjadłem sobie. To jak jest opis misji, to nawet jeżeli zapomnisz, o co chodziło w misji, to sobie przynajmniej przypomnisz. A ten gór z nami nie płynie? O kurwa, on gdzieś tam daleko, ty. I przeczytasz sobie opis i jest elegancko, nie? A tak to... Bez opisów to jest ciężko, to jest stara gierka, nie? Takie stare gry robione w takiej trudnej konwencji, mam wrażenie, że były ciężkie. A teraz gry dla dzieciaczków. No nie będę ukrywać, preferuję te gry dla dzieciaczków. Gdyby było fajnie, jakby był jeden poziom trudności, ale z tego względu, że ja po prostu... Nigdy nie wiem, który powinienem poziom wybrać trudności. I dlatego wolałbym, jakby był jeden i nie byłoby gadania wtedy. Dobra, nie wiem, po co ja właśnie. Are you going to Point Lookout? I need your help. My daughter stowed away on the Duchess Gambit a few weeks ago, and I've been worried sick ever since. I haven't heard anything from her, but if you're going there, could you look for her? Jak popatrzysz na jej włosy. Co masz pierwsze na myśli? Oh, bless you. Her name is Nadine, and she left a couple of weeks ago. Said she wanted to see the world. Silly little thing that she is. That Tobar said he dropped her off at Point Lookout, but who knows what's happened to her since then. Kolejna misja. Widzicie, robisz jedną misję, powstają dwie. Just give her this note from me, would you? Czy wiesz cokolwiek o Point Lookout? Only that it's where Tobar gets those punga fruits he sells off. Must be making a good profit off of them too. I hear rumors the place is full of swamps and killer plants, but I don't know about all that. Może powiedzieć mi o swojej córce. She's about your age, and when she left, her hair was dyed bright orange. You shouldn't have any problem recognizing her. She told me she wanted to go find her fortune, but I thought it was too dangerous. I should have known better than to say that.
moment I told her she couldn't go, it was just a matter of time before she ran off. Jem, a man of fortune. And Jay must seek my fortune, czy coś takiego, dobra. Jakieś mamy, a to jest tylko notka? Kurwa, to jest tylko notka, to nie jest misja. Łehe, to jak to nie jest misja, to się pierdol. To nie interesuje mnie to, jak to nie jest misja. Super Glay, bierzemy. Welcome, my friend. I am Tobar the Ferryman, and this fine vessel is the Duchess Gambit. We're just back from Point Lookout, but it won't be long before we set off again. Interested? Możliwe, a co jest takiego wyjątkowego w Point Lookout? You look like a man who's been around the wastes, so I'll cut right to it. In Point Lookout, you'll find fresh-grown food, mysterious locales, and treasures as of yet unlooted. But keep your wits about you, because you'll find more than a few exotic critters and inhospitable locals. So stay here if you're not man enough. Nie załajba, pewnie zwiedziłeś w niej kawał świata. You should have seen her back in her heyday, why we traveled up and down the coast from the Commonwealth to the Broken Banks. Good times, but these days she's not fit to take out to the coast. Too many spouts ready to drown her and too many critters looking for lunch. But the Point Lookout run is good enough for now. We've got a sweet deal ferrying cargo and the occasional traveler. Down south, this side of the bay, there's a soggy strand of beach called Point Lookout. Oh, it's got it all! Ruins of ancient pleasure towns, mysterious swamps bristling with treasure, and all practically untouched. Nie będę mówić, że mnie nie przekonał, bo mi kurewsko przekonał. But if you're curious, I could offer you a ride over to that faraway land. For a nominal fee, of course. And sorry, but I don't do group trips. If you want to see Point Lookout, you'll have to leave your friend here. Czemu? Ale skamaz! Dziewczyna imienia Nadine płynęła z tą instancją, może wiesz, gdzie ona jest. Nadine. Ale twórcy gry mnie oszukali. No już mam tytuł. Caused so much trouble on the trip that I probably would have thrown her overboard if she hadn't reminded me of myself. Ile mam lat? Haven't seen her since we hit land at Point Lookout. But knowing her, I'll bet she's got some trouble. Jest jeszcze gorzej. Ale ja z ziomem chciałbym. Mój ziomo, wiesz co to chodzi. Mój ziomo jest koksem. A jest problem. Mam nadzieję, że później będę mógł jakby... Dobra. Inaczej. Trzeba to przetestować, bo ja nie do końca kumalski o co chodzi. No, I'm not normally one to discourage an adventure. I know you think you're ready for anything, but the threats you'll face in the swamp make those super mutants look like playful puppies. Aha. So just be sure you know what you're getting into, okay? You still want to... Tak, tak. Just don't come crying to me when a mire lurk is chewing on your guts. O, jeden. Czy dwa. Chyba jeden. Powiedzmy, że jeden, zatwierdź, wyjście. All you have to do is come back to me and buy another ticket. Just, once you got a ticket, just head into the cabin and settle in on the cot. Well, and sorry, but I don't do group trips. If you want to see Point... Kurde. No, no, się zajebiście wpakował. Kurde, czy my chcemy... wydawać tyle kapsli? Kurde, ale mam ochotę tam lecieć. Dobra, lecimy. Questions before... Możemy ruszać. Whenever you're ready, just take a rest on the cot in the cabin. We'll be at... Okej. To tutaj? Nie. To gdzie? Na górze może. Czyli mój chłop zostaje tutaj. O ile dobrze rozumiem.
I kiedy wrócimy... Nie wiem, co się odpierdalam, co jest? Nie widzę tu miejsca, by spać. Chyba, że mam sobie siądnąć i kierować, ale coś mi... A, tutaj po prostu, tak? W postępach książeczka zaczyna swą podróż do point... Point do point, jeszcze... Tak. Proszę, tylko żebym teraz nie spieprzył, bo chciałem tylko zobaczyć, czy działa, bo... Aaron wrócił do dziewiątego kręgu. Jak to wrócił do dziewiątego kręgu? O, zombie widzę. Wybornie. A ja chcę Harona z powrotem. Przystań w Point Lookout. Tylko ja zapomnę, gdzie jest Haron. Dziewiąty krąg. Kurczę, molek. O kurwa, to jest inna mapa w ogóle. To ty dupis. Normalnie tego? Okej. Okay. Ja zapłaciłem za to kurwa 300 kapsli. To jestem kretynem, Giga. Welcome to Point Lookout, my friend. The trip was fine. The weather's nice and damp, and everything out there looks pleasant as ever. A dzisiaj w istocie jest piękna pogoda. Znaczy i tak nie będzie się widzieć pewnie. Mam się czym martwić? Co tam jest? Oh, nothing much, just old Calvert Mansion. Just a huge abandoned estate teeming with who knows what opportunities for profitable scavenging. You know, nothing much. Poczekajcie, muszę przybić mikrofon. Git. Said Point Lookout was perfect for treasure hunters, but it's a rare day when you get a beacon like that. Happy to oblige. Kurwa, pewnie mój ziomuś miał dużo rzeczy. Mój ziomo miał dużo rzeczy. Nie, bo chciałem tak fajnie zrobić jak tego, mój ziomo... A dobra, nieważne. Ja bym... Nic nie mówiłem. Ty, to po tym, co on mówi, to mam takie... To mam takie delikatne wrażenie, że... Warto by było zostawić sobie kilka granatów. A nawet i może nabyć kilka też, by można było. 5,56, 5,56, więc karabiny sprzedajemy. To można, bo to nic nie zadaje obrażeń. On nie ma tyle kapsli. No dobra. A może ma... Impaki ma. Impaki i tylko simpaki, tylko... To simpaka jakiegoś innego. Chyba. Kurde, nie wiem, ile jesteśmy, czy... To jest. O, i... No i gitas, my friend, to gitas. Pomyślnych, pomyślnych. Dobra, mam tu 47 FPS-ów, ale już się naprawię, spokojnie, w zależności... O! W zależności tego, gdzie patrzę. Spokojnie, będzie dobrze, widzowie. Aż wyłączę wszystko, co mogłoby przeszkadzać. Żeby też było warto zaktualizować sterownik. O, ty, nie sprzedałem broni, której używam. Nie. A to powinienem mieć pod jedynką, a nie... A, bo jest schowane jakieś pod ry, to się dawało? Pod ry chyba, nie? A tak, bo pod ry... O, i robisz, że masz taką kamerę, taką, wiesz, bez broni. Wychodzi. Dobra. Czyli jesteśmy tutaj, a tutaj jest... Kurwa, nie wiadomo właściwie co. A czemu ja mam tam iść? Przeszukaj posiadłość. Aha. No dobra, tu mogę coś przeszukać? Pewnie nie za bardzo, bo... Ja się tu będę srał. Coś czuję. Już widziałem zombieka, nie chcę zombieka. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. Tylko pustką zawiało.
Nie no, wydaje się miła mieścina. O. Czy my możemy tak pochodzić? Zapomniałem o tym, że możemy tak pochodzić. Wymaga klucza. No nie bardzo. Otwórz szafkę, bardzo łatwy. To powinno pójść giga z górki. Pyk, kapsle 5. Gites. Idziemy dalej. Tak będziemy nawet więcej widzieć. O, tu jest chyba żarcie. Więc pamiątki. Ty, po polsku jest. Ale jaja. Ty, lody. Kukurydza. Ło, co ty gadasz? Normalnie po polsku? Ja śmiesznie skaczemy. A tak w ogóle jak się śmiesznie chodzi. A jak na 2008 jest najgorzej. Widzę jakieś potwora. Na naszej... Która to jest? 12 chyba. O kurwa. Nie bardzo widzę. Muszę przybliżyć sobie kamerę, żebym widział tak szczerze. To jest wojownik. O kurwa. Widzowie. Pierdalamy z tego point lockout. Na, po co ja tu przyszedłem, jak jestem takim uselessem w tym wszystko? Nie, no, wracam do chłopa i mówię, żeby mi tego. Mogę szybko podróżować. Jestem taki chujowy, że nie mam żadnej broni, mam tylko karabin, on nic nie zadaje obrażeń. A widzowie, skwas. A te... to... Oj, coś chyba będzie zmieniany poziom trudności, czuję. Nie da się zauważyć. Wyszukiwać wrogów. Trochę jak Wiedźminie taki klimat. Nie wiem, czy graliście w Wiedźmina, jak grałem dużo razy. Wszystko taka była misja z klucznikiem, albo misja z tą laską od łyżek. Nie wiem, czy kojarzycie. No. Zapowiada się, że ja tam wejdę i obskoczę taki wpierdol, że już mi się odechce grać w tą grę. Mam takie spore wrażenie, że właśnie dokładnie tak będzie. Dajmy 6 tych i wędkę. Jeszcze odwiedzę wędkę, ale rozumiem, że tutaj będą nowe przedmioty, tak? Jakieś na przykład. Wcześniej nie łowili ryb, tylko tu łowią. Tylko tutaj, w Point Lockout, można dostać wędkę. No dobra, wygląda, że nie mamy wyboru. Znaczy mamy, ale wybór równa się minus 500 kapsli, czy tam 300. A wolałbym, znaczy to i tak pewnie zaraz wydamy z powrotem. Było nie iść na Point Lockout. Co mnie podkusiło, widzowie? To jest pułapka, coś czuję. Których mam? Którzy nie moi? Pomogłem? Nie. Nie wiem, którzy to nie moi, którzy moi. Idziemy się właściwie strzelamy. Desmond, siema. To jakiś człowiek plemienia. A po co ja właściwie strzelam, ty? Dobra, na pięści. O kurwa. O. Można i tak. Gary. Rozumiem, jeżeli jest ważna postać fabularnie, to nie da się jej zabić i ona wtedy traci przytomność. A to nawet sprytnie zrobione. Nie, że traci przytomność.
To jest jego rezydencja i on takie osy trzyma. To trzyma trupy? Jak widzę tego wina, to od razu mi się Darkest Dungeon przypomina. I słynne te krwawe ten. O, ghoul to jest. Ale ma kozackie owo. Gdzie on poszedł? Nie wiem, co się dzieje, ty. O kurwa. Ja spierdalam Desmond. A bo wiecie co? Ja żamo nie mam, więc wy se strzelajcie. A ja może... O, karabin dźwigowy. Pierwszy raz widzę. Popatrzę, co jest z tej perspektywy, o tu. Ty. Coś tam strzelę raz na jakiś czas, sprawdzę, czy działa. Dzięki, działa. Posadził przydomność. A kurwa, się dziwnie ładuje to. O. Zrobiłem to tylko po to, żeby dostać tego. Żeby dostać expa. Ile amo? Aha, no bo ja, no tak, bo ja w dużej większości, słuchajcie, kupowałem po prostu amunicję jak pojebany. Co? O kurwa! Tak, no pewnie, że tak, jasne. No, no, siemalski, pewka. Jak to się bawicie, bo ja kurwa wyśmieni się. Pewnie, pewnie. A było nie iść tu. Ja pokój. O, nie ma mamy do broni. No to wybornie. To co? Nóż bojowy chyba, co? Ja pierdolę. Karabin myśliwski? Karabin dźwigowy. No niby więcej obrażeń zadaje karabin dźwigowy. Nie, ewakuacja stąd. Kurwa, jak to wymaga klucza. Ja pierdolę, nie ma szans tutaj. Nie mam szans. O kurwa, mam szansę. Czemu ja tego nie widziałem wcześniej? Kurwa, no pewnie, że mam szansę. Z takim sprzętem to wszystko zrobię. Bo tu ma kurwa nawet siekierę. Nie wiedziałem, że sobie tak mogę wziąć. Dobra, to jednak mamy szansę. Ramin szturmowy, kij baseballowy, miotacz ognia. Miotacz ognia wygląda na coś, co chciałbym użyć w tamtej sytuacji. Pistolet maszynowy? Nie, do końca. Miotacz ognia i... W razie czego działko obrotowe. Jesteśmy Gites. Coś jeszcze masz? Kurde, bo tak się wczułem w akcję i zapomniałem o tym, że tu można wiedzieć. Przeszukać różne rzeczy, na przykład. Mogę wyjść z tego domu? No mogę. O kurwa. Będę musiał pamiętać, by tu wrócić po te rzeczy. No i... A nie, to ty się nadupnaj. O kurwa mać. Nie muszę od nowa. Dobra, zapisałem pół. Jak oks. Hej,
No to, to wy się strzelajcie. Jest tu pustej obok. Do ataku. Halo, nie mogę teraz rozmawiać. Ale to ty dzwonisz. Też żeby nie tracić. No nożem, nożem mogę, albo kijem mu pierdolnąć w sumie. Chodź tu. Będzie szybciej, jak zacznę go nadupczać kijem. O, nie chciałem tego schować. To musi coś niezłego ukrywać. Czy aż tak w... Mam uzbrojone wszystko. Albo po prostu dba o swoje bezpieczeństwo. Tak też może być. Ale może być tak, że coś ukrywa. Nóż bojowy. Kurwa, jeszcze za mało tej. Ty, muszę tutaj wyrzucić. O nie. Co to? Też mogę... No. Mundur... A co my mamy? Aha, pancerz. O kurde. A to strasznie dużo warte. To bym trzeba było wyrzucić. Plemienny strój, waga pie... No niby coś tam warte jest. Jakby tak po... poulepszać. Taki test. Ateczka, simpaki. Miocio. Gdzie mam z tobą iść? Gdzie ty poszedłeś? Ta. Tutaj, nie? O kurwa. Czy ja im... To jest właśnie najwyższy poziom trudności. Zaję przeładuję. Kurwa, ale bitwa. Ale simpaków poużywam. O kurde. Zostaw mnie. O, ale to już było close. Bo byś tam macha robił. No gizesz, kurwa. No nie wierzę. Nie wytrzymy, widzowie. Mundur ochrony, tak, tylko... A nie, ten lepszy, ten. Kurczę, ciałko... Granat odłamkowy. No, 4 karabin dźwigowy. Kurde, ciężko strasznie. Pod 4 miałem mieć granat. Halo. Jest. Granat po 4, gościu. Chłop mnie tu zamknął i co? Kurwibąd. A, został mnie. O kurwa. Już nie wiem, które to granat, które to ten. Które to... Jakieś rzeczy, które się walają. Kurwa, zostaw. O nie, nie tu. Dobra. Granaty, koniec granatów, niestety. Szkocka, może nie, chociaż, a, no właśnie.
sumie jak twarda bitwa, to obrażenie plus 25 i może... Gdzieś tu było, że tego, nie? Było takie, że odporność na obrażenia, tak. Dobra. Aha, one shot. Wybornie. No to co? No to zmniejszamy poziom trudności. Nie no, nie mogę zmniejszyć poziomu trudności. Na cheapę. Nie, widzowie, nie zmniejszamy nic. A czemu on se pobiegł? Poczekajcie. Czemu te drzwi są wtedy zamknięte zawsze? Miotarz ognia. Nie do końca wiem, jak ten miotarz ognia działa. Kurwa. O, zostawmy. No wymaga klucza, takie skurwesyństwo to jest. O, to... Dzięki, nie działa. Nie ma sens. Wypierdalam stąd. Co? Nie, nie, wypierdalam stąd. No nie wygram tego, widzowie, no muszę zmienić poziom. Nie wygram tego inaczej, no. Widzieliście, ile ich jest? Nie ma sens, pewnie nawet na tym będzie kurwa trudno. No pewnie, że tak. I naprawdę na tym jest trudno. Też. Ja się coś bije wreszcie, ale... No dobra, może trochę łatwiej. Ale i tak jest trudno. Akcja jest niewąska. Właśnie, wiecie co my, to tak jak mówiłem, w sensie nie powiedziałem do końca, ale zastanawia mnie to, czy jeżeli nadupcam w niego ogniem, to jakby nadupcam go cały czas ogniem, czy muszę nadupcać i wtedy obrażenia siadają, czy jak go nadupcam tylko raz i on płonie, to wtedy obrażenia się zadają i już nie trzeba więcej, to mnie zastanawia dość mocno. Tu jest niestety problem posiadany. Może miniganem. Apteczka. Biurko, jakieś drożdże, kurwa. Nie wiem, o co chodzi z tymi drożdżami, ale chłop ma kurwę drożdży. Chemia. Kluski. Dobra. No jest ciekawy. Nie było inaczej szans, no nie pokonałbym ich. Siedziałbym tu 3 godziny i tak bym tego nie zrobił. No. Najgorsze jest, pamiętam. Wiedźminie. Wiedźminie, słuchajcie, zrobiłem jedną karygodną rzecz. Mianowicie na chwilę, raz pomyślałem sobie, że zmienię sobie poziom na chwilę. I nie dostałem achievementa za granie na najwyższym poziomie trudności. Taki scam. Raz na chwilę poziom zmieniłem, żeby zobaczyć coś, jak to będzie się grało. I nie dostałem achievementa. Piplet hump. No i nie mam achievementa właśnie, że przeszedłem Wiedźmina na najwyższym poziomie, niestety. Wydłucem jest tym karabinem. Ramienny strój. Dobra, minigun średni. Kurwa, to są za mocni przeciwnicy. Jesteśmy po prostu zbyt nobami. Patrzcie, ile tu jest rzeczy. Ja tego nie mogę podnosić, no.
Bo nie mam ziomka ze mną. A nie mam tego pancerza, a ten pancerz na pewno by pomógł, więc to jest na pewno na lejta ta giereczka. To jest na bank, słuchajcie, giereczka na lejta. W sensie ten poziom, gdzie jesteśmy teraz, to jest na później. My jak się teraz wpierdoliliśmy i wyjebane jest. Niedobrze. No patrzcie, wędka, wędka, kurwa, no trzeba to pobrać, no jak? O, pitos. Bateria. Co to jest? Wartość 1. Przedwojenne pieniądze. Puste butelka, strój robotnika. Widzowie. Nie mogę tego wszystkiego pobrać. Gdzie jest mój przyjaciel? O kurwa, gdzie jest mój przyjaciel? Już załatwili? O. A właśnie, tego wam nie powiedziałem. W szkole, w której robiliśmy tą misję o szkole, okazało się, że w tej szkole tam jest taka klatka i w tej klatce były takie małe szkieleciki. Tam pełno, to 20-30 takich małych szkielecików było. Mąka. Ja tego nie zauważyłem dopiero ostatnio, jak nabrałem, jak wreszcie zyskałem jakikolwiek poziom, w którym mogę cokolwiek zrobić, to tam poszedłem. No kurwa, oni są jacyś nieśmiertelni, no widzicie to? Nie no, ja padnę o nich na najłatwiejszym poziomie, kumarski? Ej, naprawdę padnę, co jest? To nie jest najłatwiejszy poziom. O. Wybornie. O, to my zastanawiamy, ona se dopłonie jakby? A, tak. Okej. Okay. Też trzeba wyrzucić. Przemienny strój. Trzeba wyrzucić. Karabin myśliwski też trzeba wyrzucić. Karabin dźwigowy akurat mogę ulepszyć, ale... Tragedia. Dobrze, wszyscy już martwi jesteście. Dobrze, ja idę, w którą powinienem iść? Tu? Siema, ty martwy? Kurwa. Ty chyba coś mało martwy. O. Umieram. Najłatwiejszy poziom, siema. Nie miałbym szans, myślałem, że tam czterech ich było. To już byłoby ciężko. To, a nie... Tragedia. Mogłem to czytać i po prostu tu nie przychodzić. Albo poprzedni poziom. Chciałem tak zrobić, ale już nie chciało mi się szukać tego save'a i tak dalej. Więc no. Ale no. Spieprzamy stąd, widzowie. Nie ma co tu... To nie jest miejsce dla nas, mi się wydaje. Trzeba stąd jak najszybciej pouciekać. O! Hurry and seal that hole from the attic. If you don't have any grenades. Ale... Co? Nie kumam. Chyba mam granat, ale... Tu! Dobrze rozumiem? Chyba dobrze. Okej, co teraz? Po co mi ten karabin, jak ja nawet ammo nie mam? Trzeba to zmienić. Gdzie jest ammo jakieś? To, o kurwa, ty. No to jest siekiera, broń. Jest wysoko. Bateria. Kurwa, no tak bym to pobrał, te wszystkie rzeczy, a nie mogę. Ale jeszcze tu przyjdziemy, mam nadzieję, i splodruję to wszystko. O, skrzynka z ammo, to akurat... Uuu, 9 rakiet. No właśnie, przecież ja mogłem rakietnicę wziąć, wszystko mogłem wziąć. A nic nie mam przy sobie.
Nie dziwię, że jesteśmy taki wpierdol. Patrzcie, ile tu jest tych ubrań. I co teraz? Good job blocking off that hole. Hurry and get in here. Looks like they're about to breach from the east wing. Co? Kurwa, jak ja chcę. No, coveruje, powiedzmy. Można to tak nazwać w moim języku. Tylko dwururkę to nie jest najlepszy broń do coverowania. Karabin dźwigowy jest gos. O! O kurwa. O! Potrzebujemy karabin snajperski. O kurwa, ile to waży. Nóż. Trzeba coś wyrzucić znowu. No tego nie, bo to jest giga dużo warte. Plemienny strój, wydupcasz mnie z tym. Nie obchodzi mnie wasze plemienne stroje. Mogę, a z was coś wszystko powodnosiłem, bo tak, tam przyszedłem w ogóle, bo tak. Gary traci przytomność. Nie, Gary, tylko nie ty. A nie, to chyba pies był. No to i tak niedobrze. Myk. Hurry, get in there before more of them come out. Find where they're coming from and stop them. Just like before, I'll be keeping an eye. A. Trzeba na jakąś broń, która potrafi cokolwiek zrobić. Granat odłamkowy z znikuszący, ale miałem na myśli raczej minigun. Nie, minigun. A nie mogę używać, no to wybornie. Karabin szturmowy? Nie mam. Nóż? Ramin maszynowy 10 mm. No niech ty bądź dla mnie ratunkiem. Siekiera też koks, no. 5. Dobra. Myślę, że będzie. Patrzcie, ile tu jest tego. Kurwa, to wszystko by trzeba było pobrać. O! O! Ała. Nie dobrze. Manekiny. Czemu to zawsze muszą być kurwa manekiny? No i tak specjalnie to robię, wiesz, żebyś ty się odwracasz, a tam kurwa manekin. I na dupcasz. A, nie rozwalałem się tak fajnie jak powinny. Zdecydowanie składam petycję, że powinny się elegancko rozdupcać na części. To jest za? Ja. To przeciw? Nikt. To też było cringe'owe strasznie. Widzę cię, gościu. W sumie to stanę i... Płoń. I z karabinku 10 mm. Jaki? Siekierę bym wziął, bo on sobie ulepszył. To akurat możemy. Siekiera za siekierę będzie więcej damage'u. Jeden. No dosyć to jeden. Ty masz co? Masz... Dwururkę. To też wezmę. Bo dwurureczkę sobie... Ulepszymy. Git. Chipsy. Właśnie, trzeba zjeść te wszystkie rzeczy, które podnosiłem, czyli to pojemniki z krwią. Dostaliśmy umiejętność picia tej krwi. Dobra, na razie tyle w sumie. Na chuj mnie te drożdże, ty. Ile jest warte w sumie 4? Nie no, nie dużo. 5 za 1. No, mogło być lepiej. Bob tu handluje drożdżami, ty. Może... Nie wiem, co robi w sumie. Dobrze, idę źle. I my z karabinku 10 mm. Bardzo celnego karabinku 10 mm chciałbym nadmienić. Podoba mi się ta broń, tylko mały damage.
Zostaliśmy wrzuceni w sam środek jakiegoś konfliktu, nie? Wow, shit. A się wystraszyłem. Szybko. Simpaki. Pyk. Dobra, i miotaczem ognia. Nie mam... Mam miotacz. Chłońcie, kurwa, wszyscy. I simpaki. I miotaczem ognia. I simpaki. I miotaczem ognia. Aha. Ciekawe. Teczka. Superklej. No kurde molek. Zemu uzbrojenie coś, co? Karabin myśliwski. Snajperski może. Zobaczcie, ile on waży w sumie. Ale może być koks. Kij jest do cipy. Nóż też w sumie. Nóż bojowy też. Siekiera? Siekiera akurat koks jest. Ciekawe, że... Znaczy ja rozumiem, że to jest takie fajne... Może to jakiś dodatek jest w sumie. Nie wiem. Ale znaczy fajnie, że zrobili takie też, że w nowym tym. W nowym jakby miejscu masz nowe rzeczy. Natomiast... logicznego punktu widzenia takiego niegrowego, to trochę bez sensu, że nigdzie w całej poprzedniej krainie nikt w życiu nie używał siekiery, tylko tutaj. Dziwne. Dobra, w sumie zwróci nam się mniej więcej ten trip z powrotem. 52 minuta już, ogniwo fuzyjne, stealth boy. Wróci nam się ten trip powrotem. Coś tam zebraliśmy stąd. Bomby cukrowe, nie mogę nawet stąd to. Tak, ten owego. Whisky, wino, wódkę, nie mogę. Chociaż to dużo warte jest, 20. No to się chyba źle idę ogólnie. Tu? Dobrze? Chyba tak. Tu nie byliśmy jeszcze. Dlatego będą tu na bank przeciwnicy. O, siemalski. Kto by się spodziewał. Kurwa, czy oni są ognioodporni, czy co? Bo nie rozumiem trochę. Kleczono cię, no widzę przecież. Jak to też... A coś podniosłem przypadkiem. To niedobrze akurat. Działko obrotowe, waga 18,0 tego. To czemu ja to w ogóle trzymam? Przypadkiem. Dobra, to niestety... Miotacz ognia też się zaraz użyje. Ile są nic nie warte? Biurko? A to on ma ciągle te. O paliwa do miotacza ognia. To akurat miotacz ognia mi się zaraz rozdupsy sam w sobie. Brudna woda. Chcemy pobrać wszystko w sumie. Ta apteczkę zawsze warto wszystko brać. Wow, ale to był dziwny dźwięk. Mało życia. To był taki jakby przester straszny. Godzinny odcinek będzie widzowy. No to trzyma ognie dziwkę. Rura. O, zajebiście. Rurka OP. Ile? 44 obrażeń. Bok. Giga powstrzam. Tylko to jest zbugowane. Wymaga klucza. To gdzie ja mam kurwa iść? Tu nie mogę. O, tu gaz jest. No jest. Faktycznie. Gdzie teraz? Tu?
Siema. That's one less way for them to get in. Follow me. I think we're about to get hit hard. Aha. No to niedobrze akurat. Here they come. Grab all the ammo and instant packs you need. This is gonna be a rough one. Ale kurwa akcja. If you have any mines, now's the time to use them. They could come in through any Dobra, widzowie. Widzimy się, oczywiście tą historię dokończymy jutro i będziemy spieprzeć do tej starej wyspy, bo jest wysoko niestety. A nie chcę grać na najłatwiejszym poziomie, bo jeżeli gra mi mówi, że teraz nie powinienem raczej tu być, to raczej sobie nie będę tu, nie będę ten tu. A nie, no nie mam szans inaczej wygrać niżej na ten, więc to jutro dokończymy tam i pewnie wrócimy i zobaczymy jeszcze. Może pójdziemy odnaleźć starego czy coś. Tyle. Ja tylko przypomnę łapkę w górę o komentarzach oraz o subskrypcji, o tym, że możecie wpaść linki w opisie. Do zobaczenia, widzimy się jutro o godzinie 16. Miłego dnia oraz miłej nocy. Cześć.